Cześć, witam was wszystkich na kolejnej lekcji. Dzisiaj sobie powiemy o kryzysie, jaki przeżywał Kościół katolicki w XV i XVI wieku, który doprowadził m.in. do powstania różnych nowych odłamów chrześcijaństwa. Więc przede wszystkim, jakie były przyczyny tego kryzysu? Mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, kiedy duchowieństwo było zeświadczałe, czyli prowadziło takie życie bardziej przyziemne, zamiast zajmować się tym duchowym. Czyli jeśli byśmy sobie zapisywali przyczyny, był to na pewno tryb życia. Tryb życia kleru oczywiście. Mieszanie się w politykę. Mieszanie się w politykę. Oczywiście Symonia, która znowu się pojawiła. Symonia to oczywiście, jeśli pamiętacie z poprzednich filmików, było to kupowanie urzędów kościelnych oraz oczywiście nepotyzm. Nepotyzm było to uprzywilejowanie swoich krewnych czy znajomych w obsadzaniu miejsc w kościele. Było to takie bardzo powszechne oczywiście zjawisko, kiedy biskup na przykład wybierał swojego brata na jakieś inne stanowisko i tak dalej mu przydzielał. To był właśnie nepotyzm. Także inną taką przyczyną był bardzo niski poziom intelektualny duchowieństwa, które, tak jak mówiłem już, zajmowało się bardziej rzeczami przyziemnymi niż tymi, którymi powinno się zajmować, czyli oczywiście głoszeniem wiary. Powszechne było łamanie celibatu, posiadanie rodzin, normalnie dzieci i później właśnie obdarzanie tych dzieci na przykład stanowiskami kościelnymi, co oczywiście nie podobało się ludowi, który uważał to za wewnętrzne zepsucie. No i coś jest nie tak, skoro oni nie żyją zgodnie ze Słowem Bożym, a każą żyć ludowi inaczej, no to rzeczywiście coś jest naprawdę nie tak. Tutaj przykładem jest na przykład papież Aleksander VI, znany także jako Rodrigo Borgia. Tutaj może nawiążemy do obecnej kultury masowej. Jego postać jest przedstawiona choćby w grze Assassin's Creed, którą na pewno część z was kojarzy. Rodrigo Borgia oczywiście przyjął nazwę Aleksandra VI, kiedy został papieżem. Żył on w latach 1431-1503. On tutaj był znany właśnie z wielkiego zepsucia, jeśli chodzi o życie papieskie. Miał dwójkę dzieci, Cezara i Lukrecję, którą tutaj bardzo, bardzo faworyzował. W zasadzie zajmował się głównie polityką. Czynił to także Juliusz II, jego następca. On z kolei zajmował się głównie sztuką, popierał bardzo artystów i za jego czasów rozpoczęła się budowa Bazyliki Świętego Piotra. Jego następca, Leon X, czy Leon Decimus, także tutaj zbytnio się nie różnił, jego rządy charakteryzował bardzo nepotyzm czy przepych. W tym okresie także mieliśmy rozbudowę Rzymu renesansowego, co oczywiście pochłaniało olbrzymie fundusze, czyli Kościół jakby wydawał bardziej na dobra doczesne niż zajmował się duchownymi. Nie podobało się to już wcześniej Janowi Husowi, o którym wspominaliśmy, który to został spalony w Konstancji w 1415 roku. Doprowadziło to oczywiście do wojen husyckich, które trwały w latach 1419-1436. Ale Kościół nie wyciągnął z tych pierwszych objaw chęci zmian w Kościele, nie wyciągnął żadnych wniosków. Później mieliśmy także Hieronima Savonarola. Hieronim Savonarola doprowadził także do buntu we Florencji, zdobył miasto, ale później ostatecznie został pokonany. No ale jego wyczynki także nie zachęciły kościoła do wprowadzenia jakichś większych zmian. Duża chęć reformacji miała miejsce szczególnie w Niemczech. W Niemczech bowiem zepsucie duchowieństwa było szczególnie duże. Rzucał się w oczy poziom życia duchowieństwa, a poziom życia zwykłych mieszkańców. Taką iskrą zapalną do chęci reformacji, jaka nastąpiła w Niemczech, to jest spowodowaną, jak już pewnie widzicie i o którym już pewnie słyszeliście, spowodowana przez Marcina Lutra, była wprowadzona przez papieży sprzedaż odpustów. Pozwalała ona po spowiedzi, oczywiście jak w ramach pokuty trzeba było zapłacić, żeby grzechy zostały odpuszczone. Nawet wprowadzono możliwość zapłaty za przepuszczenie grzechów, które się jeszcze nie popełniło. Oczywiście była to swego rodzaju trochę paranoja.
nie podobało się takie podejście do całego zbawienia, do odpuszczenia grzechów Marcinowi Lutherowi. Marcin Luther był przeorem zakonu Augustianów w Wittenberdze, a jednocześnie był doktorem tamtejszego uniwersytetu, oczywiście doktorem teologii. I w 1517 roku, jest to dość ważna data, nastąpiło ogłoszenie 95 tez Lutra. Przybił on je, według legendy, przybił on te swoje 95 tez na drzwiach katedry, czy też kościoła w Wittenberdze. A także wysłał oczywiście te tezy do papieża. Tutaj papież Leon X bardzo się zaniepokoił poglądami Lutra i już w 1520 roku wysyła mu bullę, w której nakazuje mu oczywiście posłuszeństwo, jako że jest on zakonnikiem, podlega papieżowi, tutaj powinien mu bezpośrednio być posłuszny. Luther tą bullę publicznie pali, co doprowadza wkrótce do jego ekskomuniki, a także banicji nałożonej przez Karola V. Ale na szczęście znajdują się osoby, które postanawiają pomóc Lutrowi tylko Fryderyk III Mądry postanawia wspomóc Marcina Lutra, mianowicie inscenizuje na niego napad, w którym postanawia go przenieść do zamku w Wartburgu pod kryptonimem księcia jako rycerza Jerzego III. Dzięki zabiegowi tutaj Fryderyka III Mądrego możemy sobie zapisać w sumie go Fryderyk Mądry. Fryderyk III Mądry. On go zabiera właśnie do Wartburga. Tutaj jest to jest zdjęcie obecne zamku. On został oczywiście znacznie zmieniony od czasów, kiedy był tam Marcin Luther, ale jakby salę Lutra, w której on mieszkał, można do teraz poznać. I tam właśnie Luther przybywał jako rzekomy rycerz Jerzy i przetłumaczył m.in. cały Nowy Testament na język niemiecki, tłumaczył psalmy, sformułował zasady nowej wiary. Nazwano to wyznanie ewangelicko-augsburskim. Piszemy ewangelicko-augsburskim. Czyli powstało nam nowe wyznanie, które zakładało tylko dwa sakramenty, mianowicie chrzest i komunię świętą. Czyli już mamy tutaj, widzimy radykalizację poglądów. Początkowo Marcin Luther chciał jedynie zreformować Kościół katolicki, a skończyło się na tym, że w zasadzie założył całkowicie nową wspólnotę. Ale poglądy Lutra stały się także popularne, szczególnie wśród uboższych warstw społeczeństwa niemieckiego, które chciało takiego właśnie ubogiego kościoła, za jakim był Marcin Luther. I doprowadziło to w latach 1524-1525 do buntu Tomasza Mincera. Zapiszemy sobie Tomasz Mincer. Oczywiście to jest niemieckie umlaut. No, tak, trochę za duże te kropki, ale już niech tak zostaną. Działo się to w południowych Niemczech, no ale ten bunt został szybko stłumiony, gdyż tutaj nawet książęta niemieccy, którzy opierali się za luteranizmem, zjednoczyli się z katolikami i postanowili zniszczyć niebezpieczny ruch uboższych warstw społeczeństwa, dlatego gdyż głoszono tam hasła antyfeudalne, które sformułowano oczywiście w 12 artykułach. Domagano się tak nie tylko zniesienia poddaństwa, ale nawet Tomasz Mincer głosił zniesienie własności prywatnej. Taki zalążki komunizmu można sobie oczywiście zażartować. W 1529 roku Sejm Rzeszy doszedł do wniosku, że należy zakazać głoszenia reformacji. Zakaz. Możemy sobie zapisać skrótowo zakaz reformacji. Czyli zakazano głoszenia dalej tych haseł, ale sprzeciwiło się temu sześciu książąt i 14 przedstawicieli wolnych miast. No i od tego czasu wyznawców nowej wiary nazywa się protestantami, właśnie od tego protestu co do tego zakazu.
W 1500, oczywiście to później się rozprzestrzeniało i w 1531 roku założono Związek Zbrojny. Związek Zbrojny tych właśnie księstw protestanckich, co oczywiście doprowadziło w końcu do wojny domowej, która trwała bardzo, bardzo długo i doprowadziła ostatecznie, tutaj wybaczcie, że napiszę trochę po tej drugiej stronie, w 1555 roku do pokoju w Augsburgu. W pokoju w Augsburgu ustalono taką bardzo ważną w zasadzie zasadę, mianowicie czyj kraj tego wyzwanie, czyli cuius regio, eius religio. Czyli jeśli władca był katolikiem, no to jego poddani musieli być katolikami albo wynosić się z jego księstwa, albo w innym przypadku, kiedy władca był luteraninem, no to ten musiał się wynosić, katolik musiał się wynosić z tego państwa, no albo przyjąć inną wiarę. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Niemcy, ale ruchy reformacyjne pojawiły się oczywiście także w innych krańcach Europy. Tutaj już pewnie zauważyliście kątem oka. Mamy m.in. Jana Kalwina. No i Jan Kalwin, no to już jest bardzo ciekawa też postać. Kalwin swoją działalność prowadził w Szwajcarii. No i też on wierzył także w dwa sakramenty, ale nie wierzył w przemianę chleba w ciało i krew i wina w krew. I on tutaj prowadził w swojej religii doktrynę predestynacji. Możemy sobie to zapisać, to hasło. Predestynacja. Czyli mianowicie, że z góry jak człowiek się urodzi, to już jest, jego los jest napisany, tak powiem. I wiadomo, czy pójdzie do nieba, czy będzie po prostu potępiony. No i według niego życie powinno się skupiać tylko na pracy i modlitwie, powinno być pozbawione jakichkolwiek rozrywek i bogactw. Jego wyznanie nazwano ewangelicko-reformowanym, możemy sobie to oczywiście zapisać. Ewangelicko-reformowany. No, poglądy Jana Kalwina no już zaczęły się też różnić od Marcina Lutera, ale on tutaj bardzo zezwalał na stawianie oporu nawet władcom, jeśli próbowali oni narzucić swoją wiarę, czyli jakby religia była tutaj, wiadomo, najważniejsza. Ona zaczęła się powoli rozpowszechniać we Francji, w Niderlandach, w Anglii, a także u nas w Polsce i na Węgrzech. Jednak we Francji doprowadziło to w końcu do dużego podziału społeczeństwa, gdzie skupiło się ono wokół rodu Walezjuszy. Walezjusze i Bourbonów. Bourboni. No i przy Walezjuszach mieliśmy katolików, a tutaj mieliśmy protestantów w postaci kalwinistów, zwanych we Francji hugenotów, czyli możemy sobie P na H, tak w ten sposób możemy sobie to zapisać. No i początkowo wydano w 1570 roku edykt tolerancyjny. 1570 edykt tolerancyjny. Tutaj jego takim szczytem miał być ślub między Henrykiem Bourbonem a Małgorzatą, która była siostrą ówczesnego króla z dynastii Walezjuszów, Karola IX. Jednak okazało się, że to była zasadzka i miała miejsce tak zwana Noc Świętego Bartłomieja w 1572 roku. Noc Świętego Bartłomieja. Ona doprowadziła do całkowitej masakry hugenotów na tym ślubie. Około 3000 osób zginęło. No i doprowadziło to do wznowienia jakby wojny, która zakończyła się dopiero po śmierci Henryka III, czyli ostatniego władcy z dynastii Walezjuszy. Wtedy na tron miał wstąpić Henryk IV właśnie z dynastii Bourbonów, który ocalał Noc Świętego Bartłomieja, czyli to ten sam, który miał się ożenić z Małgorzatą, no ale postawiono mu warunek, no musi przejść na ten katolicyzm. Wtedy on powiedział taką bardzo znaną sentencję: Paryż wart jest mszy,
czyli po prostu warto zmienić tą wiarę, żeby zostać królem Francji. No i przyznał on wtedy swoim byłym braciom wierze w 1598 roku. Tak zwany edykt nantejski wydał. Który gwarantował wolność religii na terenie Francji, z wyjątkiem Paryża, który miał pozostać miastem wyłącznie katolickim, a także hugenoci w ramach tego, że mieli być bezpieczni w Francji, otrzymali 100 twierdz na terenie Francji. W przypadku ewentualnej wojny mogli je zawsze wykorzystać do obrony przed katolikami, co na szczęście nie miało miejsca. Także mieliśmy inne zmiany, czyli tutaj mieliśmy Niemcy, mieliśmy Francję, teraz mamy Anglię. W Anglii tutaj znana postać na pewno wszystkim Henryka VIII, który często pojawia się także na lekcjach angielskiego, jest wspominany. No jest to chyba najbardziej znany król Anglii, znany z tego przede wszystkim, że miał 6 żon. No i tutaj widzimy, on taki bardzo gruby był, a wcześniej taka ciekawostka, może wcześniej był to jeden z najbardziej wysportowanych królów Anglii, ale niestety po pewnym wypadku już nie mógł tego sportu uprawiać, no i stał się najgrubszym królem Anglii. To jest bardzo ciekawe, zresztą można zobaczyć jego zbroję z młodości, a później zobaczyć jego zbroję z okresu, powiedzmy, świetności. Różnią się one znacznie rozmiarem i głównie chodzi tu oczywiście o szerokość. Więc Henryk VIII początkowo był przeciw reformacji, nawet gnębił tutaj wszystkich, którzy chcieli znieść katolicyzm, krwawo prześladował tych protestantów, jednak miał problem. Nie miał syna, więc chciał unieważnić swój ślub z Katarzyną Aragońską, żeby ożenić się z inną kobietą, która oczywiście da mu syna, czyli żeby zagwarantował sobie potomka na tronie. Jednak papież tutaj nie wyraził zgody na rozwód, gdyż nie widział żadnych podstaw, żeby podjąć taką decyzję. Wtedy to rozwód jeszcze było znacznie ciężej uzyskać, a w przypadku króla no to już w ogóle była ciężka sprawa. Dlatego tutaj Henryk VIII zmusił w zasadzie biskupów, żeby on został głową kościoła w Anglii, a nie papież w 1531 roku. No i oczywiście wtedy dokonał rozwodu z Katarzyną Aragońską, no i ożenił się ze swoją kochanką Anną Boleyn. No i papież strasznie się temu sprzeciwił, bardzo się to papieżowi nie spodobało, przede wszystkim to, że ktoś sprzeciwia się jego władzy, dlatego Henryk VIII, żeby tutaj całkowicie się odciąć od papieża, wydał w 1534 roku akt supremacji. On powoływał kościół anglikański, całkowicie konfiskował dobra kościelne, zwalniał Anglię z potrzeb płacenia na papieża. Oczywiście, no tak jak mówiłem, król zyskiwał wszystkie dobra kościelne, to jest klasztory. Doprowadziło to do strasznej także represji na duchownych, którzy nie chcieli na przykład odcinać się wobec papieża, śmierci choćby Tomasza Morusa. No ale król tutaj był bezlitosny, jednak chciał tego swojego potomka na tron wprowadzić, co nie udało to się oczywiście z Anną Boleyn, dopiero to się udało z trzecią żoną, Anna Boleyn później zresztą została ścięta. Następcą Henryka VIII został Edward VI, który z kolei zaczął wprowadzać w kraju kalwinizm, czyli zaczął nam się robić niezły bajzel. Później na jego miejsce przyszła Maria, też z rodu Tudorów oczywiście, i ona z kolei została nazwaną krwawą Mary, gdyż strasznie rozprawiała się ze wszystkimi wrogami katolicyzmu, ale ostatecznie zapanował w Anglii anglikanizm pod rządami Elżbiety I, nazywanej także Wielką, która była córką Henryka VIII i Anny Boleyn. Wtedy ona uchwaliła tak zwane 39 artykułów, gdzie przyjęto jakby taką całą mieszankę różnych doktryn, od kalwinizmu do trochę katolicyzmu, a także luteranizmu. Przede wszystkim jednak najważniejsza rzecz została, czyli kościół był podporządkowany całkowicie
całkowicie państwu dzięki właśnie Henrykowi VIII i trwa to zresztą w Anglii do dziś. Czyli król chciał uzyskać rozwód, no i doprowadziło to do bardzo dużego rozwoju wypadków. No ale jak reagował na te wszystkie zmiany Kościół? No bo jednak jakby nie patrzeć, papież stracił wpływy. Wcześniej były to wojny z cesarzem niemieckim, tak jak sobie mówiliśmy w innych filmikach, a teraz papież tracił kontrolę i co, nic nie robił? No nie do końca. Aczkolwiek zmiany podjęto bardzo późno, bo dopiero w 1545 roku, jak widzimy, Paweł III zwołał sobór w Trydencie, na którym to postanowiono zacząć zwalczać reformację. Jednym z postanowień było powołanie Trybunału Świętej Inkwizycji, który różnił się od wcześniejszych sądów inkwizycyjnych tym, że był to scentralizowany bardziej organ prowadzony przez Karafiego. Karafi, tak się nazywał zarządca tego trybunału, który został potem papieżem Pawłem VI. Powołano tak zwane święte oficjum, składające się z 6 kardynałów i mogło one skazywać każdego bez jurysdykcji jakby cywilnej, choćby na śmierć za herezję. Wprowadzono w 1559 roku. Jak widzimy, ten sobór trwał i na nim ciągle obradowano. Indeks ksiąg zakazanych. Indeks ksiąg zakazanych. No w tym indeksie oczywiście były księgi, których nie za bardzo chciano, żeby ludzie czytali, jak sama nazwa wskazuje. I w momencie zakończenia soboru ustalono tak zwane wyznanie trydenckie, które ustalił Pius IV. Był to nowy, został napisany nowy brewiarz, nowy mszał. Jakby msze zaczęto odprawiać w nowy sposób i w ten sposób nastąpiło tak zwane wyznanie trydenckie, które później obowiązywało bardzo, bardzo długo, bo bodajże, nie wiem czy się tutaj nie pomylę, ale do Soboru Watykańskiego II, który dopiero miał miejsce w połowie XX wieku. Ale jednym z takich ważniejszych też ruchów tego soboru było powołanie zakonu jezuitów, który miał poprowadzić Ignacy López Loyola, święty zresztą, kościoła katolickiego. Tutaj widzimy go na obrazie. Była to osoba jakby godna tego posterunku, dlatego gdyż był on ascetykiem, nawiązywał dużo w swoim życiu do takiego właśnie średniowiecznego sposobu wyznawania wiary, dużo sobie odpuszczał, żył bardzo skromnie. No i on postanowił zakładać dużo kolegiów zakonnych, które z kolei kształciły młodych ludzi w duchu właśnie katolickim, wierności do kościoła. Także każdy mógł zostać jezuitą, niezależnie od warstwy społecznej, ale musiały być to jednostki wybitne, bardzo inteligentne, pracowite, czyli powstał, można powiedzieć, zakon elitarny, który kształcił przyszłe elity Europy, które oczywiście później decydowały o jej losach. A jeśli były one przyjazne kościołowi i papieżowi, no to dla papieża było jak najlepiej. No i wkrótce zaczęły one odnosić bardzo duże, oczywiście, sukcesy. Jednym z nich był choćby zniesienie edyktu nantejskiego, którym sobie tutaj mamy go napisanego w 1598, ale udało się go znieść za pośrednictwem spowiednika jezuickiego, spowiednika Ludwika XIV, o którym oczywiście jeszcze będziemy mówić, Letelier'a, i on przekonał właśnie monarchę, żeby ten edykt znieść. Czyli zauważamy coraz większy wpływ właśnie tych jezuitów później na państwa. No ale bądź co bądź, mieliśmy Europę w takim, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, była bardzo, bardzo podzielona. Jeden z takich mniejszych sukcesów to była Unia Brzeska w 1596 roku. Możemy ją sobie zapisać. Unia Brzeska. W trakcie Unii Brzeskiej część duchowieństwa prawosławnego po prostu uznała papieską władzę zwierzchnią. No ale poza tym to dużo tych sukcesów nie było. Mieliśmy głównie rozpad, powstały nowe odłamy wiary, a katolicyzm bardziej został porządnie osłabiony w Europie. No i to tyle na dziś. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. No i do usłyszenia w następnych filmikach.